Śledztwo odnośnie kradzieży znaczków i paserstwa zostało zakończone i toczy się w tej chwili postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym, Wydział Trzeci Karny. Są to materiały wyłączone, te materiały, które teraz zostały skierowane do sądu przeciwko byłej dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji, zostały wyłączone z poprzedniego właśnie śledztwa, gdzie prokurator pierwszego Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej oskarżył 4 osoby. Oskarżył jednego mężczyznę o kradzież znaczków o wartości 1 200 000 zł, jednego znaczka 18 000 zł i usiłowanie kradzieży jednego znaczka wartości 250 000 zł oraz 3 osoby, którym udowodniono, że handlowały, sprzedawały te znaczki na aukcjach internetowych. Czyli jedna osoba wynosiła te znaczki, a 3 sprzedawały, tak? Dokładnie, tak. Czy te znaczki udało się odzyskać? Niestety ze wszystkich znaczków skradzionych odzyskano tylko 4, a skradziono cały arkusz znaczków GGW 1918-1919 rok, które były o szczególnym znaczeniu dla kultury i znacznej wartości. Chciałabym podkreślić, że do kradzieży doszło w 2007-2008, a ujawnienie tego przestępstwa zostało dopiero w roku 2016. Ten zarzut właśnie takiej niegospodarności i również element niezawiadomienia organów ścigania jest zarzucony pani byłej dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji.